Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Call of Duty Modern Warfare 2. Próbowałem zagrać w Call of Duty 4, czyli Modern Warfare, no i niestety dziwny napis, słuchajcie, mi się wyświetla. Wyświetla mi się generalnie Modern Warfare, bardzo fajnie. Do tego naciśnij krzyżyk lub kółko, czyli tak lub nie. I obojętnie co bym nie nacisnął, to pokazuje mi, że jest błąd. Nawet nie wbija mnie, słuchajcie, do samej gry, tylko po prostu pokazuje mi, że jest jakiś błąd i nie mogę się wbić w tą grę. Szkoda, bo wiadomo, jak jest Modern Warfare, bardzo fajnie się gra. Jest to taki ten stary Call of Duty poczciwy, którego lubimy. No trudno, nie wiem, co jest, z czym to jest spowodowane, bo płyta jest dosłownie idealna, żadnych zarysowań, nic, absolutnie. I nawet gdyby była porysowana, to by mi się po prostu nie wczytała, tutaj jakiś dziwny taki komunikat. Ale dobra, nieważne. Słuchajcie, bardzo ważna informacja dla tych, którzy chcą oczywiście otrzymać klucz do PlayStation Plus miesięczny. Tak jest, na miesiąc taki kluczyk, ja tych kluczy mam 10 i chcę Wam je oczywiście podarować. Konkurs, a raczej nawet, to nie jest konkurs, tylko rozdanie tych kluczy będzie wyglądało w ten sposób. Słuchajcie, stworzyłem konto, a raczej maila, stworzyłem maila, na którego będziecie wysyłać swoje zgłoszenia, chęć oczywiście uzyskania takiego kodu do PlayStation Plus. I tego maila, adres mailowy znajdziecie w deskrypcji. To jest yoshi.psn@wp.pl. Ale zobaczycie, jeszcze w deskrypcji jest, tak więc będziecie mogli śmiało sobie wysłać maila. I właśnie, co macie wysłać w mailu? W mailu macie wysłać po prostu nazwę swoją, swój nick z PlayStation, przepraszam, nie z PlayStation, tylko z YouTube'a. I ważne jest oczywiście, żebyście się nie pomylili. Jeżeli się pomylicie w swojej nazwie, to tym samym nie będę w stanie się z Wami skontaktować, ponieważ potem, gdy już zakończy się ten konkurs, czy konkurs, nie konkurs, czyli to rozdanie, słuchajcie, to będzie generalnie okres od 23, czyli od jutra, lutego 2014, do 26 lutego 2014. W tych dniach możecie nadsyłać swoją chęć dostania takiego klucza. I gdy już się zakończy ten okres, czyli po 26, zrobię losowanie, a więc wszystkie te Wasze nazwy pospisuję, wrzucę w michę, zamotam, zakręcę i wyciągnę 10 osób, które po prostu dostaną te klucze. Prosiłbym Was jednakże, abyście nie wysyłali więcej niż jedno zgłoszenie. Mowa tutaj oczywiście, jeżeli wyślecie na przykład nick adam.pl czy jakoś tak, to słuchajcie, nie wysyłajcie mi po raz kolejny tego zgłoszenia adam.pl, ponieważ ja będę sobie spisywał alfabetycznie. I jeżeli będą mi się powtarzać te maile, to będzie ich bardzo dużo, a więc będę miał sporo do przejrzenia. Tak więc jeżeli już możecie, to oczywiście wysyłajcie takie pojedyncze tylko zgłoszenie. I w ten sposób możecie otrzymać. Proste jak konstrukcja cepa. Jeżeli ktoś będzie miał oczywiście jakieś pytania, piszcie w komentarzach pod tym filmem. Co będziecie mogli mieć dzięki PlayStation Plus? Większość z Was oczywiście wie. PlayStation Plus daje Wam możliwość ściągnięcia sobie darmowych gier, pogrania sobie w niektóre dema, które nie są dostępne dla tych, którzy PSN, PlayStation Plus nie posiadają. No i oczywiście w tej chwili na PS4 bez PlayStation Plus niestety nie możemy pograć online. Tak więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie pograć online i ma na przykład konsolę PS4, to jak najbardziej będzie mógł sobie wtedy pograć. Tak więc zapraszam. Zapraszam Was oczywiście serdecznie do tego konkursu, nie konkursu. Słuchajcie, grałem generalnie na samym początku, widzieliście jak. Za każdym razem po zabiciu jednego gościa, czy tam dwóch gości, zaraz potem ginąłem. Potem nagle seria zgonów z mojej strony.
I zastanawiałem się, w jaki sposób jak ja mam tutaj zagrać, ponieważ wybrałem sobie klasę, której nieczęsto używam. Postanowiłem po prostu trochę pospamić tego triggera w tejże snajperce półautomatycznej. No i zastanawiałem się, czy coś mi z tego wyjdzie. No i początkowo sobie mówiłem, o kurde, no nie, no to po prostu ten mecz to będzie jakaś masakra, tu nic mi się już nie uda. Zresztą w pewnym momencie miałem 3 zgony nawet pod rząd, więc dostałem nawet pigułę, piguła na uspokojenie, no ale potem okazuje się, że coraz lepiej. I co było ważne, to nie pchanie się tak naprawdę do środka tej mapy, nie pchanie się do tego bunkru, który tam się znajduje. Ja nie wiem, dlaczego ludzie tak kochają ten bunkier i najgorszym chyba, co można zrobić, to oczywiście wejść do niego i tam siedzieć, bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś tam zdrowo rypnie z tuby, to ma nas w garści, jeżeli tam siedzimy. Tak więc stwierdziłem, nie, dobra, ale skoro oni tak dobrze tam się kamuflują, także dobrze tam się okopali, to będę próbował ich likwidować z trochę z dalszej odległości, poczekać aż ktoś wystawi łepek. I jak widzieliście, udało się. Potem, gdy nasi opanowali tenże bunkier, sprawa wyglądała jeszcze prościej, ponieważ wszyscy ci gracze zaczęli respić się na zewnątrz, tak więc to już sprawa wyglądała dużo prościej, tym bardziej, że zarobiłem sobie Pavlowa, jak i Harriera, tak więc oni robili, to wsparcie z powietrza robiło swoje, ja robiłem swoje i tylko czekałem, aż ktoś po raz kolejny wlezie do bunkra. I jak widzicie, po raz kolejny kilka fragów wpadło. Tu jeszcze, nie jestem pewien, ale chyba to będzie ten moment, gdzie wpadną jeszcze, tak jest, to jest kolejny killstreak, który tutaj otrzymałem. Tak więc, słuchajcie, Czasami mam takie coś, że gram i lipa, nie idzie. Potem nagle przełom niesamowity. Z tym, że czasami działa to też w drugą stronę. Już niejednokrotnie zresztą o tym mówiłem. Często, gęsto, na przykład tak jak ludzie grają oczywiście, no to po takim niezłym wpierdziel wychodzą, po prostu wychodzą. To jest dosyć często spotykane w tej chwili wśród graczy Call of Duty, którzy grają i kiedy im coś nie idzie, to wychodzą. Kiedy widzą, że przeciwnik ma jakieś, dostaje jakiegoś wysokiego killstreaka, wychodzą. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale jest to w tej chwili notoryczne. Też już niejednokrotnie zresztą o tym mówiłem, chociażby w Black Ops 2 na przykład, to jest norma, norma. W momencie, kiedy dostaje się coś tego a la Blackbirda, to już wtedy wszyscy wychodzą. Nie daj Boże, jak dostanie się jakieś tam inne killstreaky. Aczkolwiek powiem Wam, że w Modern Warfare 2 jest troszkę inaczej. Tutaj ci ludzie już tak chętnie nie wychodzą. Ma się wrażenie, że została taka grupka ludzi, którzy chcą pograć w Modern Warfare 2 jeszcze troszkę czasu i że nie dygają. Aczkolwiek, no wiadomo, haki dosyć często się zdarzają. Mało tego, nawet chyba z 3 czy 4 mecze wcześniej, kiedy próbowałem sobie wczuć się w Modern Warfare 2, był koleś, który używał aimbota. Był koleś, który używał jeszcze do tego wallhacka. I co jest najlepsze, on wygrał dosyć małą różnicą punktów, kiedy wyszedłem, bo wbiłem się tak naprawdę w połowie meczu, to koleś mi napisał, że sobie poszedłem, ha, ha, ha. Wiecie, słuchajcie, debilizm, bo koleś, kurde, w taki sposób pokazuje, jaką jeszcze sierotą jest, bo myśląc, że wygrał i że wyszedłem tylko z tego powodu, że wygrał, to no, trochę dziwne pojmowanie, ale dobra, to by było na tyle. Zapraszam oczywiście do tego konkursu, nie konkursu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, wynik całkiem niezły, soczysty. Trzeba oczywiście walczyć do samego końca. Trzymajcie się, cześć.